Przy tańcu, śpiewie i wspólnym stole mieszkańcy Łukowic Brzeskich świętowali Dzień Babci i Dziadka. Dzisiejszy dzień organizuje Rada Sołecka Łukowic Brzeskich wraz z sołtysem. No i niektórzy mieszkańcy też pomagają w przygotowaniach. Zawsze warto pamiętać o tych starszych, o babciach, o dziadkach. To już jest taka tradycja, prawie co roku organizujemy Dzień Dziadka, Dzień Babci. Więc to jest tradycja już od kilku lat. Bez babci, bez dziadka, no nie wyobrażamy sobie życia. Tak możemy im podziękować za to wszystko, co robią dla nas i te serce, które mają. Innego sposobu nie ma, jak takie, żeby sobie wspólnie usiąść, a przede wszystkim się tak spotykają ludzie, wyjdą z domu, porozmawiają, to też jest bardzo ładne. O dziadkach pamiętają wnuki, które tego dnia chętnie ich odwiedzają. Przyjdą tylko dziadka, namawiają, uczą na internecie, także... Lubię ich bardzo i dzieci mam kochane, też tak mnie kochają, także bardzo dobrze jest. Co roku jesteśmy tutaj z żoną, także póki zdrowie dopisuje, to staramy się być i bawić się. Dzień Babci i Dziadka to okazja do przywołania wspomnień. Pan Kazimierz tak pamięta dzieciństwo swojej pierwszej wnuczki. Wesoła była, tylko że mieszkała przy Lesiu, przyjechała do Łukowic. Za Chiny nie chciała być w Łukowicach, uciekała. Nie podobało jej się u dziadka. Coś wspaniałego. Ja już mam 6 wnuków, także najstarsza wnuczka ma 22 lata. Najmłodsza ma 1,5 roku. Najważniejsze to, jak się pojawia na świecie, to jest coś wspaniałego. Teraz właśnie te 1,5-roczne, co mamy, to jest wspaniała wnusia też. Przyjeżdżają do babci i dziadka często, bo raz w tygodniu nawet, na weekendy przyjeżdżają. No i spędzamy wspólnie czas. Cieszę się w ogóle, że mogę przyjechać, że ci dziadkowie jeszcze są, żyją. I babcia jest dla mnie takim wsparciem, pomocą. Mogę zawsze na nich liczyć po prostu, kiedy coś się dzieje. Łzy wzruszenia pojawiały się tego dnia często. Wnuki cieszą się z dziadków, a dziadkowie, patrząc na nich, wspominają również swoje dzieciństwo. Wiele razy wspominamy, jak to u babci, jakie babcia tam zupki gotowała, czy no, mówisz jak babcia, nie? Takie różne rzeczy. Tak, często się wspomina. Tu już jest inne pokolenie, troszkę inaczej patrzymy na świat, ale jednak babcia jest zawsze babcią. I mam nadzieję, że wnuczek też będzie mile wspominał babcię. Niezastąpiona pomoc, na pewno duże wsparcie i bezpieczeństwo, na pewno. Dziadkowie potrafią nie tylko pomagać swoim dzieciom, ale i skraść serca wnuków. Za dziadkiem szaleję. Był taki okres, że tylko dziadek się liczył, więc byłam troszkę zazdrosna, a teraz jest już w porządku, dzielimy się. Warto się dzielić, jak i pamiętać o tych nam najbliższych, którzy dla nas są wsparciem w każdym momencie, nie tylko w Dzień Babci i Dziadka.